Cześć, witajcie w sklepie rockday.pl. Dzisiaj Wam pokażę wypasiony wzmacniacz firmy Randall, model RX15RM. Jest taka fajna srebrna obudowa, taka okleina, ale mniejsza z tym. Jest to 15-watowy wzmacniacz i tutaj mamy parę też fajnych bajerów, na przykład reverb jest. Master osobno, prawda, cały equalizer 3-punktowy, przester plus jeszcze dodatkowym podbiciem, no i czysty kanał. Tym sobie zmieniamy kanały, tym sobie robimy podbicie. Tutaj mamy wyjście na słuchawki. Z tyłu jest włącznik, później Wam go pokażę. I z tyłu też jest wejście na MP3 w postaci cincha. Czy tam cinch, jak to woli nazywać. Posłuchajcie sobie na razie czysty kanał. Jak widać, jest dosyć głośny, ale to w sumie też zaleta tego. Teraz włączę reverb. Zaletą tego też jest, że ten reverb jest sprężynowy. I ten pogłos jest taki fajny, głęboki. Equalizer na razie w taką neutralną pozycję dla gitary i dla wzmacniacza. Zobaczymy teraz przester. Na razie taki leciutki tutaj gain. Wiadomo, można sobie takie rockowe jakieś. Zobaczcie, co robi podbicie. Daje troszeczkę trebli do samej do gry. Zobaczymy teraz, troszeczkę rozkręcimy na trójkę. Mam nadzieję, to wszystko widać. No wiadomo, z racji tego, że zajmujemy się głównie sprzętami do grania cięższych rzeczy, to sobie posłuchajcie teraz coś cięższego. Maxa teraz, uwaga. Zobaczymy jeszcze. Oh,
zobaczymy teraz, moi drodzy znawcy tematu, jak sobie troszeczkę podrasujemy equalizer. O, takie standardowe, powiedzmy, podbicie. Mniejsze ustawienia, uwaga. Damy tak. Bardzo wyraźnie wpływa korekcja na brzmienie i tutaj można naprawdę bardzo modyfikować. Jak dla mnie, bardzo mi się podoba to brzmienie, mimo że właściwie to jest 15-watowy wzmacniacz z niewielkim głośniczkiem. Właściwie można by powiedzieć, że niewiele można oczekiwać po tego rodzaju wzmacniaczu, a tutaj naprawdę niespodziewajka ogromna. Słuchajcie, jeszcze może coś na przykład. Widać, jak zmniejszyłem sobie treble, było takie matowe brzmienie. Thank you.
zobaczcie teraz, jak wygląda z tyłu. Tutaj cały bajer, obudowa. Piękna, srebrna obudowa, wypasiona. No i tu mamy włącznik. I wejście na jakieś MP3 czy coś tam. Co tam sobie lubicie włączać. Albo ze zwykłego magnetofonu kasetowego. Też można się tak bawić. Napisane tape. Albo kasetę wideo. Dobra, na razie.